Przedstawiam Wam Maria Bodaj, wkrótce najsłynniejsza Polka, która chce pobić rekord Guinnessa. I teraz uwaga, w czym ten rekord Guinnessa Maria chce pobić? Tylko w lodzie, po szyję. Święto Niepodległości, tu się będzie bardzo dużo działo. Słuchajcie, będzie miasteczko morsowe, będą prelegenci, będzie możliwość zamorsowania, a przy okazji ja gdzieś tam sobie będę stała w takiej skrzyni, zasypana po szyję lodem i będę biła rekord Guinnessa. Żeby go pobić, muszę wytrzymać ponad 3 godziny. Myślę, że takie 3,5 na razie celuję. A to w takim razie zapraszam Cię, żebyś pokazała, jak to może wyglądać. Rekordu Guinnessa będzie towarzyszyło wielkie wydarzenie, bo wtedy, czyli 11 listopada od godziny 9, każdy będzie mógł tutaj przyjść na Fabryczną 13, żeby spróbować morsowania lub przekonać się do tego, że warto. Oczywiście i tym bardziej, że to będzie się działo pod okiem super doświadczonych osób, które mają na co dzień kontakt z zimnem, takich jak Walerian Romanowski. Będzie doktor Sanach, specjalista od hipotermii. Wykłady się zaczynają od 10. Natomiast ja myślę, że będę zasypana około 12-12.30. Myślę, że tak mniej więcej. Więc no zapraszam, tak, bo to się będzie działo. Będzie też strefa regeneracji, będzie można się też dogrzać po tym wyziębieniu. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście trzymamy kciuki za pobicie rekordu Guinnessa. Przypominam, musi to być powyżej 3 godzin. 3 godziny 6 minut 45 sekund to jest aktualny rekord kobiecy, natomiast rekord męski wynosi 4 godziny i 6 minut, więc no, zobaczymy, co mi się uda pobić. Ja się nastawiam na pobicie rekordu kobiecego. Jeżeli uda się pobić męski, to będę z siebie bardzo dumna po prostu. Już trzymamy kciuki. Najbliższy poniedziałek będzie się działo. I wjedzie resecik, kochani, bo wszystko zanurzamy pod wodę, również głowę.